Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami The Room 2, gra logiczna, w której będziemy rozwiązywać zagadki związane z tajemniczym pudełkiem, bądź z tajemniczymi pudełkami, urządzeniami i innymi dziwnymi mechanizmami. Niezwykle długo trzeba było czekać na wersję PC, bo oczywiście The Room 2 i nawet The Room 3 już są dostępne na mobilach, czyli na iOSie i Androidzie. Ale teraz, 5 czerwca, udało się, wreszcie gra wyszła na PC, jest oczywiście ulepszona, usprawniona graficznie, podpicowana i jestem niezwykle ciekawy, co tutaj jeszcze twórcy wymyślili ciekawego. Bo przyznam szczerze, że byłem wielkim fanem jedynki i czekałem bardzo długo z wielkim zniecierpliwieniem na to, aż w końcu pojawi się pecetowa wersja dwójki. No i proszę bardzo, jest, więc mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się kiedyś pecetowa wersja trójki. Krótko o grze, oczywiście, że deweloperem jest tak jak przy jedynce Fireproof Studios. Gra kosztuje na Steamie 5 euro, a ten zegarek, który widzicie z napisem Talisman, pokazuje nam dokładnie tę godzinę, którą mamy na zegarze. Jest w tym momencie rzeczywiście dokładnie taka godzina, jaką widzicie na tym zegarku. Więc taki mały bajer. Od początku widzę, że jest też nowa rzecz, której nie było w jedynce, mianowicie jest zestaw profili, czyli tak zwane multisloty. Ja sobie oczywiście założyłem profil Graszka. A jeszcze są, łącznie są trzy profile, więc można zawsze sobie ten profil zmienić, proszę bardzo. Aha, to możemy zmienić, usunąć i tak dalej. Możecie zobaczyć, jakie tutaj są dodatki, jakie są różnice, bo może graliście w wersję mobilną. Jest oczywiście możliwość zmieniania rozdzielczości. Jeśli chodzi o grafikę, to możemy użyć presetów, tak, czyli od niskich do masakrycznie genialnych, czyli możemy też ustalić swoje własne, proszę bardzo, jakbyśmy chcieli. Ale ja oczywiście będę chciał użyć Amazing, żeby to wszystko było jak najbardziej wykokszone. Więc moi drodzy, nie zwlekając już więcej, zaczniemy grać i zobaczymy, czy rozwiążemy w końcu tę wielką zagadkę, która została w sumie na samym końcu pierwszego sezonu jeszcze nierozwiązana, czyli była jakaś dziwna, magiczna, tajemnicza postać. W ogóle tutaj cały czas notatki zestawia nam jakiś AS. Pytanie, kim jest ten cały AS? Nam też bardzo ciekawe. Jeśli nie oglądaliście oczywiście pierwszej serii, czyli The Room 1, to zachęcam was, żebyście sobie obejrzeli. Jest u mnie na kanale, tutaj po prawej stronie na górze teraz pojawi się taka ikonka i która was tam przeniesie, a my zaczynamy grę, moi drodzy. Nie ma co już zwlekać, czekać. Jedźmy, jestem niesamowicie ciekawy, co będzie w dwójce. Od czego zaczynamy? Tutorial, okej, zaczynamy od tutoriala. Niech będzie. Niech nam gra pokaże, jeszcze raz nauczy, jak się gra. Click and drag the mouse to look around. Okej, czyli oczywiście myszką możemy obracać. Double click on the note to focus. Możemy się sfokusować, okej. Otwieramy notatkę. I proszę bardzo, znowu nasz kochany kolega AS. Jeśli moje kalkulacje są poprawne, to jest miejsce, gdzie powinieneś się pojawić. Witaj, mój przyjacielu. Jest dużo spraw, którymi powinniśmy się wymienić. Teraz jesteś ślepy, ale zostawiłem ci coś, dzięki czemu będziesz mógł widzieć i twoja droga będzie krótsza niż moja. Jestem niestety zmuszony, żeby to gdzieś schować w tym pokoju i zaufać twoim zmysłom, że ufa nam, że będziemy w stanie to odkryć. Nie jestem jedynym duchem tego miejsca. AS. Szanowny pan AS. Dobrze, więc musimy znaleźć... Aha, dostaliśmy jakiś tutaj... Aha, no tak, w jedynce też było coś, tak jakiś binokular, czy to w sumie monokular. W każdym razie to jest ten cały dziwny eyepiece. Mamy zepsute szkiełko. Click the back icon in the inventory. Oczywiście możemy sobie każdy obiekt oglądać. Ja gry, nie wiem, czy wspominałem, ale to chyba jest dość logiczne i oczywiste. Ja tej gry kompletnie nie znam. Pierwszy raz ją odpalam razem z wami i oczywiście robię serię z Grandki, serię, którą nazywam zazwyczaj Grandką w ciemno. Czyli, tak jak mówiłem, grę nie znam, poznaję razem z wami. I zobaczymy, co tutaj ciekawego będziemy mieli do odkrywania, do rozwiązywania. Zoom out further to view the rest of the room. Okej. Double click on the other table to explore. To jest coś nowego. Teraz zobaczcie, mamy więcej miejsc do odwiedzania niż tylko jeden. W jedynce było tylko centralne miejsce. Tutaj proszę bardzo, mamy tego więcej. Double click the round box. Rotate the keyhole to... Okej, tutaj jest miejsce na kluczyk. Push the button. Okej. Otwieramy pudełko. Ojojoj, coś z animacji otwierania pudełka, i powiem wam szczerze, mieliście jakoś tak rzucało tym mechanizmem, tym wieczkiem. A puzzle? It looks like some of the objects can be moved. Niektóre z tych obiektów mogą być poruszone.
No to ciekawy jestem bardzo, o co chodzi. Poruszony, nie? Okej. Okay. Jak znam życie, trzeba dobrać tak układ tych, proszę bardzo, części. Okej. Okay. Żeby stworzyły... Coś dziwnego się dzieje, powiem szczerze. O, widzicie? Tu takie przeskoki. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. W każdym razie ja mam cały czas jakieś przeskoki graficzne. To jest ciekawe. I od razu już na dzień dobry taki problem. Slide open the drawer. Okej, otwieramy tutaj coś. Dobra, mamy, że tak powiem, soczewkę. Soczewkę, którą będzie oczywiście trzeba umieścić w tym eyepiece całym, czyli tym szkiełku, czy to... Nie wiem, jak to nazwać, kurczę, naprawdę nie wiem. Okej, dobra. Pasuje. No tak, w jedynce też mieliśmy coś ciekawego, które... Takie... Nie wiem, jak to nazwać. Kurde, no potrzebuję rzeczywiście nazwy do tego, ale faktycznie to nam pozwala widzieć niektóre rzeczy, których normalnie oko nie widzi. Sometimes the eyepiece can be used to see things that are otherwise hidden. No właśnie. Click on the fingerprint. No proszę. Otworzyliśmy coś. Bo tam był jakiś ślad palca. Pick up the piece. Okej, podniosłem jakąś część. A small piece of shaped metal. I should try to find where this piece can be used. Muszę znaleźć miejsce, gdzie ta rzecz pasuje. Okej, explore the room. No, wreszcie pozwoliło nam eksplorować samemu. Okej, no to na pewno wydaje mi się, że... Tutaj jest jakaś koperta. O, proszę bardzo, zobaczcie, znalazłem kolejną część przy okazji. Koperta, wo. Dobra, czyli co, tutaj mam jakąś notatkę, szybko przeczytam, o co tu chodzi. Okej, to jest list do jakiegoś pana Rigby, tak? The question mark will glow when a new hint is available. Hints can be disabled in the options menu. Okej, na razie hinta nie potrzebujemy, bez przesady. O co chodzi w notatce? Tutaj do tego Mr. Rigby'ego ktoś pisze, że ten artefakt, który tutaj znajdziesz, jest niesamowicie wartościowy i nie masz go dotykać, masz nic z nim nie robić, ponieważ jesteś zbyt maluczkim człowiekiem, żeby poradzić sobie z tym, co cię czeka. Jeśli zaczniesz przy nim manipulować, masz go dostarczyć po prostu temu komuś, kto pisze ten list. Tak ogólnie, mniej więcej, tak na szybko. Taki jest sens tego tutaj listu. Dobra, szukamy dalej. Przecież widzę, że tutaj jest dużo ciekawych części. Nie mogę tego zoomować. Mogę zoomować natomiast to pudełko. Co ma to pudełko ze sobą? Tu ma jakiś slot. It looks like something should fit in here. Coś tu powinno tutaj pasować. Oczywiście, że powinno coś pasować. Chwilowo mnie nie interesuje to, co tutaj powinno pasować, bo chyba możemy wrócić tu, bo tutaj zobaczcie, są jakieś... Kurczę, co to jest to? To jest kolejny jakiś mechanizm. Aha! To wygląda jak... Okej, czegoś brakuje po pierwsze, a po drugie wygląda jak wielki kompas. No ale właśnie, zobaczcie, tutaj są dwie części, ale one wyglądają na takie same. Small piece of shaped metal. O, więc widzicie, tylko teraz to jest tak ciemno, że nie widać w sumie, co tam jest. Ale te dwa obiekty są chyba identyczne z tego, co widzę, więc nieważne, które miejsce włożę, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Coś się otworzyło. Okej, teraz pytanie... Aha! Trzeba odwrócić, okej. Mamy jakąś kulę. Wygląda jak jakieś zamknięte oko. Inventory object found, a strange brass sphere. Zobaczmy, co to jest. O, oczywiście kliknąłem jakiś napis, nie wiem, co to było. Napisane, Ciekawe. Strange brass... The base looks detachable, but not by hand. Okej, czyli możemy dół zdjąć, ale nie ręką. Dobrze, ja chcę na razie sobie poobracać. Okej, dobra, no to może pasować w sumie być może do tego pudełka, bo tu też, zobaczcie, jest kółko. Aha, jak kliknę, to po prostu mnie przeniesie, muszę przedragować, czyli przemienić. O, rzeczywiście, zobaczcie, jakieś oko. Uhuhu. Mhm. Perhaps the code is hidden in the room somewhere. Okej, jakiś kod jest tutaj potrzebny. Aha, rozumiem, czyli zobaczcie, teraz w ten sposób można jakiś tutaj... szyfr wpisać, tylko nie wiem, jak szyfr powinien brzmieć, ale będzie to trzeba potem tym kierunkiem tutaj, tymi kierunkami ten szyfr tu wpisać. Dobra, to w takim wypadku może odpowiedź będzie znajdować się gdzieś tutaj. Może potrzebne nam będzie na przykład oko. Może gdzieś coś jest, tym okiem znajdziemy ciekawego.
No to oko nam się na pewno przyda. No właśnie, tu widzimy jakieś runy, nie? Trzy runy są, ale to oko nam nic nie podpowiada. Tutaj coś może jeszcze kiedyś będzie możliwe. Na razie nie widzę, co tam jest. Przyjrzę się dokładnie temu pudełkowi, ale też nie widzę nic ciekawego. Mogę dostać oczywiście hinta, ale ja nie chcę żadnego hinta bez przesady. Gdzie w tutorialu hinta będę brał? No, to pogięło? Nie w tutorialu, bez przesady. Dobra, może jeszcze gdzieś tutaj na tym stole będzie jakaś rzecz, ale nie widzę. Nie mogę zoomować na te rzeczy, nie mogę zoomować na te runy. O, zobaczcie, tak, użycie szkiełka na tej notce daje nam podpowiedź. S-E-S-W-N. Taki jest szyfr. S-E-S-W-N. Dobra, Stanisław, trzeba to zapamiętać. S-E-S-W-N. I co? Nic? Źle wpisałem? S-E-S-W-N. Okej. Yeah! Udało się, proszę bardzo. Możemy teraz to otworzyć. Mamy jakiś medalion. Dobra, medalion. Medalion wydaje mi się... Powinienem się przyjrzeć mu, dobra. Wydaje mi się, że on pasuje na tamte... Na tamtą część. Ło, to się rozkłada! Wow! O kurde! I wonder if anything matches this shape. Ciekawe, czy cokolwiek pasuje do tego kształtu. Proszę bardzo, jakiś mechanizm, który nagle z koła zrobił się kwadratem. Okej. No to wydaje mi się, że być może to tutaj będzie pasowało. O, właśnie. Nie dziwię się, że na dwukliku jest zoom, bo oczywiście to jest rzecz, która jakby pochodzi na pewno... Co to jest? Pochodzi na pewno z przyzwyczajeń mobilnych, dlatego że ta gra na początku wchodzi na mobile, potem na pecety. Wiadomo, że double tap zoomował. Coś mi to pokazuje. Myślałem, że gdzieś coś zobaczę, ale... Niekoniecznie. Co tutaj widać? Aha, może przez to. Okej. I mogę tym obracać. Zobaczcie, jakieś przewrócone... Okej, jest jakaś runa. Znaczy, ja strzelam, że to jest runa. To jest po prostu taki znak. Okej, jeden znak udało się znaleźć. Gdzieś się obracam. Widzicie, czyli ten pokój jest większy, nie? Nie tylko stół. Ale to ma również jakieś tutaj ukryte miejsca. O, proszę. Czyli trzeba znajdywać te dziwne runy znaki. W takim wypadku je podświetlać. Bo mamy już znalezione dwa. Na stole były trzy, więc pewnie też trzy musimy znaleźć tutaj. No, chodź do tatuśka. Jestem. Dobra. Jest taki jakiś dziwny czteronożny pająk. Okej. Wow. O, widzicie, w jedynce tło nie miało znaczenia. Zazwyczaj. Był jakiś... Kuźwa, co to? Oczywiście miało jakieś mniejsze znaczenie, ale nie aż tak ważne chyba jak tutaj. Okej. Co to jest? Coś naśmy znaleźli. O kurcze. Co to jest? Wow! Jakiś kształt? Widzicie, mamy podpowiedź. Musimy pewnie ułożyć taki kształt, jak jest tutaj. Jak zemrzycie. O! Wow! Jakieś dziwne obrazy widzieliśmy, nie? Niezły bajer. Trzeba znaleźć odpowiedni... Aha! Okej, to było prostsze, niż mi się wydawało. Wow! Jakieś drzwi! Czy to nie te drzwi, które widzieliśmy w jedynce? Przypadkiem? Tak mi się coś wydaje. Wow! Drzwi jak do jakiejś kajuty! Proszę bardzo, chapter complete! Uhu! Dostałem achievement Grave Robber. Normalnie jak Lara Croft. You have done well to emerge from the crypt sound of both mind and spirit. Though I fear this is the only the beginning of your trials. Okej. Czy udało mi się wyjść z krypty? Idziemy teraz dalej, moi drodzy, więc jeszcze pociągniemy. Nie będę robił tak, że tylko tutorial będzie na odcinku, bez przesady. Zrobię też fragment tego następnego pokoju. Jesteśmy na jakiejś szalupie, zobaczcie. Ogólnie jesteśmy na jakimś statku. Okej. No to zobaczcie, no, w porównaniu z jedynką, to rzeczywiście zauważcie, że tło ma wielkie znaczenie w tym przypadku. Dobra, jest jakiś statek. Czy statek będzie zagadką? Zobacz, mam jakąś notkę.
Okej, okay. Wydaje mi się, że ta historia, która tu opisana, jest jakby bez znaczenia, jeśli chodzi o samą historię. Zauważcie, że podkreślone są trzy słowa. Foremast, Crow's Nest i Cannons. Więc to jest taki gniazdo na samym szczycie masztu, gdzie się zazwyczaj majtkowie rozglądają, czy coś nie płynie. To wiadomo, że są armaty. A to mamy foremast, czyli to może być jakiś maszt przedni, może pierwszy maszt. Może te rzeczy kryją w sobie jakieś zagadki. To jest właśnie ten Crow's Nest. Crow's Nest. Tak, czyli gniazdo kruka. No właśnie. Ale próbuję zoomować na gniazdo kruka. Okej, zoomowałem na gniazdo kruka. Coś można, jak widzicie, przemielić, tylko... Okej, dobra, to chyba widzimy, jak to musimy... O, tak! Dobra, znaleźliśmy klucz! Jest git! Bardzo dobrze, okej, to była jedna rzecz. Teraz tak, foremast to musi być jakiś... Może to jest ta część. Okej. A może chodzi o ten... Znaczy, foremast to może być też bugszpryt, bo to jest bugszpryt w statku. Czyli taka sztyca wystająca. Może tutaj mogę coś... Nie mogę za bardzo tego obracać. Może spojrzę na to oczkiem. Nie. Okej. Okay. Tutaj na pewno coś z tym można zrobić. Ale mamy jeszcze... Cannons. Czyli gdzieś tutaj jeszcze... No właśnie. Może da się to jakoś otworzyć. O, tu wygląda, jak można było coś otworzyć, nie? Może klucz otworzy. A small gold key. Złoty kluczyk. Czy ja go mogę użyć tutaj? Niezbyt. W ogóle wygląda jak wielkie guziki w sumie. Chyba nie jestem w stanie tego w żaden sposób otworzyć. Okej, czy ja jeszcze mogę zoomować? A, mogę zoomować, zobaczyć na ścianę. Inne części, nie tylko te, które były opisane. Może gdzieś uda nam się, oglądając ten statek... Proszę bardzo, znaleźć miejsce na klucz. Mamy teraz zoom na koło sterowe. To koło sterowe nie ma takich charakterystycznych, wystających cycków. Którym się nie wiem dlaczego, ale skojarzyły z wymionami krwi. Nie wiem w ogóle. Jakiś taki, czasami do mózgu przychodzą mi takie randomowe pomysły. Dobra, ale tutaj, aha, tu byliśmy. Tu już znaleźliśmy rzecz. O, tutaj są cannons, zobaczcie. Tutaj są. Okej. Okay. Możemy ustawić tutaj, proszę bardzo. Aha, armatki. Proszę bardzo, armaty w statku. No! I tutaj mamy miejsce na kluczyk. Jakoś wiedziałem, że to musi mieć sens. Okej, otworzyła się jakaś część. Za to uwielbiam The Room, że naprawdę to są fajne rzeczy, fajne pomysły. Proszę bardzo. Aha. A wygląda jakby jakąś część, jakiejś części mi brakowało, nie? Ale... O kurcze. Pojawiła się nowa część, zobaczcie. Można coś tu zobaczyć? Nie widzę nic tu. Przez oko. Będę nazywał to okiem po prostu, bo to jest nowe oko na sprawę. Tu jest jakaś książka. Jakaś skrzynia ogólnie. Okej, mamy kolejną informację. Może tutaj znowu znajdziemy jakieś hinty. Okej, więc ten kapitan, który tutaj na swój pokład zaprosił jakiś więźniów, których zabrali z San Esposito. A oni są ogólnie ignorantami i w ogóle jakimiś takimi mało znaczącymi ludźmi, ale opowiadają historię o jakimś artefakcie wielkiej wartości, które gdzieś są, nie wiem gdzie w sumie, tak? Może gdzieś trzeba to znaleźć, ale ewidentnie jest to jakaś mała fabuła, czyli zaprosiłem ich tak, I gave them a place among my crew, czyli teraz ci więźniowie są częścią mojej załogi. Więc może to jest ten artefakt, którego my również szukamy. Okej. Pytanie, czy możemy... dobra, tu jest jakiś mechanizm. O kurde. O co tu chodzi? Być może to oznacza, że zawsze... Okej, może tutaj trzeba to tak ustawić, żeby zawsze... Zawsze te, zobaczcie, były do góry te, no... Jak one się nazywają... Zawsze były do góry te trójkąty, ale z drugiej strony... Chyba trzeba też dobrać dobrą stronę, tak mi się wydaje, bo te trójkąty... No tak, widzicie, że one są jakby z różnej pozycji, więc wydaje mi się, że to jest... Może to jest lewy?
To jest prawy, a to jest dolny. Nie, nie mogę dolnego brać, mogę tylko brać górny. Ha! Musi być jakiś sens. Teoretycznie mogę też sprawdzać i testować różne możliwości. Ale być może ja to robię źle, ponieważ tutaj są jasne, że to robię źle. Zobaczcie. Każda z tych tutaj, każda z tych elementów, zobaczcie, ma swój kształt. Więc może tu chodzi o to, że trzeba ten kształt ustalić. I może podpowiedzią, no właśnie, to wygląda jakby było dobrze, nie? Zobaczcie, taki samolocik z tego wychodzi. Ale czy to jest dobre? Być może ustawienie jest dobre teraz, na przykład, ale potrzebuję jeszcze tego jakiegoś obiektu. A może to nie jest odpowiedni kształt? Tych kształtów wydaje mi się, że jest więcej, zobaczcie. O, i znowu inny kształt, nie? Tutaj. Jeszcze jeden. A jak znam życie, to tutaj mamy jeszcze jeden kształt. I może tych kształtów jest tutaj, z tego co widzę, kilka. Znowu samolocik mi się tworzy. Tak? O, znowu mamy samolocik. Prawda? A jakoś to musi mieć jakiś sens. No to też są, te trójkąty muszą też coś znaczyć, nie? Mam wrażenie, że z tą zagadką tutaj nie ma poprawnego rozwiązania na razie, tylko muszę odpowiednio znaleźć jakiś obiekt, który będzie prawdopodobnie kluczem. Być może jeszcze gdzieś możemy coś zbadać. O, tutaj na przykład jest coś. O, widzicie, o, o, inventory object found, a strange cylinder, widzicie? No właśnie, nie zawsze zagadka jedna może być rozwiązywalna, jeżeli nie mamy odpowiednich części. Przynajmniej tak na pewno było w jedynce. Zobaczmy, o co chodzi z tym cylindrem. Co to w ogóle? Wow, coś się otworzyło. Wow, okej. Dobra, coś otworzyłem, nie? Ogólnie to jest jakiś nowy obiekt. Ha, który przypomina jakąś gwiazdę. No to może być jakaś dźwignia. A teraz pytanie brzmi, czy ta dźwignia będzie tu pasować. Może muszę tak ułożyć ten kształt, żeby ta dźwignia tu pasowała. Tylko pytanie brzmi, czy to jest możliwe, czy ta dźwignia rzeczywiście pasuje tutaj. No bo zobaczcie, tutaj... O, to może w jakiś sposób, prawda, tworzyć jakiś element. Nie, 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 zostań tu. O, no to moim zdaniem, moi drodzy, jest jak nic. Zobaczcie, jakiś kształt, nie? I tam w środku na pewno coś musi pasować przy tym, w tym kształcie. Ale ten cylinder, jak znam życie, nie będzie pasował tutaj, on ma zupełnie inny kształt. Więc wydaje mi się, że może ten cylinder niekoniecznie jest do tej skrzyni. Może ten cylinder na przykład jest... O, widzicie, możemy się rozglądać po całym statku teraz. Tam też pewnie coś jest. Może ten cylinder jest potrzebny gdzieś tu. Myśmy jeszcze nie obejrzeli całego statku. Zobaczcie, tutaj mamy znowu... A! Informacja od AS! Sens tej notki jest głównie taki, że AS, prawda, wyraża wielką nadzieję, że być może kiedyś gdzieś nasze drogi się przetną, czyli moja i AS-a, tak? I ASA, powiedzmy sobie szczerze. A więc on będzie stawiał mi notki, żebyśmy być może jakoś nam udało się, prawda, z nim spotkać. I on się zastanawia, czy będę szedł za jego wskazówkami, jego ścieżką, czy będę tworzył własną ścieżkę, budował własną ścieżkę i próbował sam na własną rękę rozwiązywać zagadki, być może. Nie wiem, co to dokładnie znaczy. W każdym razie wydaje mi się, że tu jest jeszcze jakiś mechanizm. Zobaczcie! Widzicie? Wow! Wow! No właśnie, to jest chyba jakiś obiekt, zobaczcie, który... No właśnie, to jest ten klucz, który na pewno pasuje do tej skrzyni, jak nic. Tu są jakieś małe elementy jeszcze, tutaj chyba już nic nie ma. No właśnie, czyli widzicie, jest jakaś zagadka, którą można teoretycznie rozwiązać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy uda nam się znaleźć odpowiednie części. Tutaj może coś na to można nasadzić, jak zobaczycie, na pewno nie to. Więc tutaj jest jeszcze kolejna rzecz, a w ogóle zobaczcie, najczęściej, jeżeli coś mini się takim kolorem tęczowym, to znaczy, że coś będzie widać przez oko. Ale jak znam życie, że na początku trzeba będzie jakoś wymyślić sposób na opuszczenie tego masztu. Tak strzelam. W jakiś sposób ten maszt będzie mógł być opuszczony i na pewno... Widzicie, on się błyszczy na taką tęczę. I na pewno będzie można coś zrobić, użyć tego szkiełka oka, żeby znaleźć jakieś miejsce. Wow, i znalazłem chyba coś nowego, zobaczcie. Haha. Coś, co tylko oko pokazuje, ale to jest w ogóle... No widzicie, tu jest jakieś słońce,
że było ciekawe, znalazłem klucz, tak? I ten klucz ma, widzicie, kształt. A? Jeden z tych kształtów, które można zbudować właśnie z tamtej strony, no właśnie, no widzicie, czyli rzeczywiście miałem rację pod tym kątem, że trzeba zbudować taki kształt, który będzie pasował. A jak znam życie, to jest kształt, który muszę uzyskać taki kształt w jakiś sposób. Okej. Okay. Czyli takie cholera wie co. W sumie. To pasuje do tego kształtu, nie? O. Tak. I teraz wydaje mi się, że ten klucz będzie tutaj pasował. The keyhole shape doesn't match the key. Serio? To co zrobiłem źle? Jednak nie to? Nie, naprawdę nie? No nie, no bez przesady. No bardzo pasowało do tego. Ej, no bez przesady. No to musi być coś w tym stylu. No dół na pewno mam dobrze. Może gdzieś zwaliłem... A właśnie, może zepsułem... O! Faktycznie zepsułem chyba kształt. Tak! Jest! Udało się. Otwieramy skrzynię, moi drodzy. A w skrzyni... Jakaś zagadka. Widzicie? To są obiekty, na które można spojrzeć na pewno oczkiem. Proszę bardzo. Tu jest jakiś otwór, coś otworzyłem. Tutaj też jest coś, co można zobaczyć tylko tym okiem. Okej. Okay. A widzicie, to są takie proste zagadki. Czasami, takie po prostu jakieś przekładnie proste, banalne, nie? Tutaj chyba trzeba będzie to przesunąć. Okej. Okay. I tu mamy kolejne szkiełko. Okej, dobra, czy pewnie trzeba to odsunąć. Dobra, i jeszcze jest jedno miejsce tu. Dobra. I tu mamy kolejną zagadkę. Proszę bardzo, trzeba odbezpieczyć ją pewnie. O, proszę bardzo. Proste mechanizmy. No i teraz co? No i teraz może tutaj? Nie. Przecież cholera wie co teraz. A, tutaj ten klucz, to jest potrzebne tutaj. Bo to jest dokładnie ten sam... Wow. Tak, obiekt, który tam pasuje. No i proszę bardzo, idziemy głębiej. I jest jakaś mapka, proszę bardzo. I jest też... informacja. Czyli tutaj mamy wskazówkę, jak musimy prawdopodobnie tą mapą podróżować, żeby odblokować kolejną część. Prawdopodobnie tu nie będziemy mieli nic, jeśli chodzi o to szkiełko. Tak, czyli na początku 2 mile na północ, potem 2 mile na zachód, tak? I potem 3 mile na południe, czyli... Okej, dobra. Tylko teraz tak, tu widzę, że coś musi być z tym. Aha, okej. Dobra, tutaj razie szkiełko się nie przyda, czyli tak. Na północ. O co tu chodzi? Na północ? Okej. Potem 2 mile na zachód i 3 mile na południe. Okej. I klik. Dobrze. Okej. Przebłynęliśmy jakiś fragment. Dalsza część. Zobaczcie, jakiś znaczek. Aha. To wygląda mi na... To wygląda mi, zobaczcie, na... Kolejną zagadkę. Teraz o co chodzi? Jakimś cudem muszę prawdopodobnie ułożyć z tego... Aha! Ułożyć z tego kluczyk. Okej! Jest miejsce na klucz, ale nie mamy klucza. W każdym razie rozwiązaliśmy zagadkę z kluczem. Zobaczmy teraz. 4 mile na zachód i 4 mile na północ. Potem na zachód jeszcze 2 mile. Okej. Okay. Kogoś gonimy. To jest jakąś kobietę, bądź może jakiś statek, dlatego jest napisane, że Her. Wydaje mi się, że ta nazwa statku była w tej notce, ale na razie nie będę do tego wracał. Okej, okay, czyli co? 4 mile na zachód. Ale czy ja mogę w ogóle... czy ja w ogóle mogę dalej tu podróżować, czy już nie? No bo zobaczcie, mam już wyłączone opcje podróżowania, nie wiem dlaczego, może potrzebuję klucza. Może bez klucza nie ruszę teraz, nie? Już nie mogę tego tym manipulować, ale ewidentnie brakuje mi jakiegoś klucza i może dopiero jak klucz znajdę, to będę mógł dalej, zobaczcie, płynąć statkiem, bo na razie nie mogę nic zrobić. To teraz pytanie brzmi jeszcze. Po co jest to? Oto. No dlaczego ten znaczek jest w takim miejscu tutaj? Zobaczcie, eksploruję jeszcze trochę tutaj te miejsce, bo zobaczcie, wydaje mi się, że można przesunąć to. Nie? Zobacz, tu jest jakieś... No wygląda, jakbym mógł to przesunąć, tylko że... Tylko że jednak nie mogę. A wyglądałoby na to, jakbym rzeczywiście mógł, nie? Bo tutaj jest ta notatka. Tak. Ale tutaj nad notatką jest...
No właśnie, tu jest taka przestrzeń i wydawało mi się, że to mogę przesunąć, ale może, żeby to przesunąć, na początku musi zadziać się coś innego. No właśnie, tu jest jeszcze zoom na kolejną część, nie? Której też nie mogę ruszyć w żaden sposób. Może coś zobaczę okiem. Nic nie widzę okiem tutaj. Ciekawe jest też to, zobaczcie, że ja mogę podróżować wokół tej skrzyni. Wydawało mi się, że tutaj coś może znajdziemy, ale też ciekawym jest to, że chyba ciekawe są tutaj te... O, właśnie. Tu jeszcze coś jest, zobaczcie. Tylko pytanie co? Pewnie można to otworzyć w ten sposób. Okej. No i mamy ten klucz, proszę bardzo. Wiedziałem, że jeszcze jakiegoś elementu nam brakuje. Proszę bardzo i zobaczcie. Te. Gdzie uciekasz? Znowu mamy jakiś... Znowu ten znaczek. Czyli tak jakbyśmy mieli zebrać trzy elementy. A cholera wie, trzy elementy po trzy? Nie wiem, drugi raz widzę ten znaczek. Teraz jest lewy górny róg i trójkąt po drugiej stronie, po przeciwnej stronie niż poprzednio. Mamy też tutaj to miejsce, gdzie teraz jest prawa strona i lewo, nie? Więc być może trzeba będzie zebrać te elementy, zapamiętać je i może to nam podpowie jakąś kolejność gdzieś, na przykład. Albo to są elementy, które miały nam podpowiedzieć tutaj kolejność. Nie wiem, być może. Zobaczymy później, w praktyce. Dobra, bo tu mamy klucz. Oczywiście ten klucz trzeba by go tutaj... Proszę bardzo, mały klucz. Nic specjalnego z nim nie ma, oprócz tego, że trzeba go wsadzić pewnie tutaj. Okej. No właśnie. Teraz mamy odblokowaną część i teraz możemy podróżować dalej, tak jak myślałem. Czyli co? 4 mile na zachód. Potem 4 mile na północ. A na końcu 2 mile znowu na zachód. Okej. Płyniemy dalej. Na tym dziwnym mechanizmie. Mechanizmie mecha. Tu. I widzicie to? Już znowu błyszczy na kolorowo. Wow, co to jest? Ej. Wow, ale bajera. Niezłe. Ale to chyba trzeba zapamiętać teraz. Mi się wydaje, że... Tutaj mamy znowu jakiś hint. Mamy ją, dopadliśmy ją. Okej, czyli teraz 6 mil na południe. Potem 2 mile na wschód. I jedna mila na północ. She won't reach the Cape again. Okej, czyli z tego widzę 6 na południe, 2 na wschód i 1 na północ. Ale jak znam życie, już nie możemy tego nic z tym robić dalej. Coś trzeba rozwiązać tutaj. Tylko teraz co? Możemy to spojrzeć na to pod różną perspektywą. A tak naprawdę my to prowadzimy... Widzicie, Mogę tutaj obracać tym kołem sterowym. Okej. Okay. O, mogę nim bardziej obracać. Dobra, obracam statek w lewo. Lewo na burt! O proszę, no i o to chodziło. Jak widzicie, to trzeba... W ten sposób prawdopodobnie smerdżujemy różę wiatrów, bo to się nazywa ładnie róża wiatrów. Proszę bardzo, jest! No i teraz pytanie, co to nam dało? Czy to nam coś dało? Tak! Zobaczcie, nagle mapa się zmieniła. Aha, wtedy mapa się zmieniła, bo chodzi o to, że nie mogliśmy płynąć przez ląd. No, teraz zrozumiałem. Nie dotarło do mnie to od razu, ale teraz właśnie zauważyłem, że mapa się wtedy zmieniła. Bo tu był ląd, prawda? Teraz tu też ląd zniknął. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Potem na wschód dwa. I znowu na północ raz. Yeah! I mamy slocik! I to prawdopodobnie otworzy nam dalszą część. Wow! Co to? Jakaś figurka kobiety. A painted figurehead. Figurka kobiety. I zobaczcie, zamknęła się skrzynia. Ej, ale bez jajek. Ja teraz nie mogę jej otworzyć znowu? Czy mogę? Wygląda na zamkniętą. Nie mogę z tym nic zrobić. Może gra nam pokazuje i mówi nam: hej, zrobiłeś tu wszystko, co mogłeś zrobić. Spadaj. Czyli figurka musi pasować gdzieś tu. Tylko pytanie, gdzie? Może na przykład tutaj. Choć, wiecie, wydaje mi się... Tak, ja wiem, gdzie to powinno być. Wydaje mi się, że ta figurka powinna być właśnie na bugszprycie. Ale sprawdzę, czy tutaj przypadkiem nie. No nie. Więc mam
wrażenie, że powinna być właśnie tutaj, bo zazwyczaj niektóre jachty, statki wielkie, gigantyczne, mają coś na bugsprytach, jakąś na przykład syrenę, albo coś innego. Proszę bardzo, dokładnie tak. Może to jest ten statek, o którym właśnie tam jest opowieść. Muszę zaraz sprawdzić, jak się nazywać ten statek. O, proszę bardzo, no mówiłem, że brakuje mi skoła sterowego. Z tymi, o, cyckami, które wyglądają jak wymiona. Prawda? Tak mi się wtedy skojarzyło. Dobra, czyli co? Mamy kolejną część. Ona się, kurde, jakoś fajnie nazywała. Czy to jest napisane na tej notce, czy nie? Nie, to chyba na tamtej notce było napisane. Powiem wam szczerze, wybaczcie mi to, ale ja chciałbym umieć nazywać te rzeczy. I wydaje mi się, że to jest właśnie... No, weź mi tu zoomuj ładnie. Że to jest... Ona się nazywa chyba New Granda, nie? Nie, Santa Helena. Musimy znaleźć Santa Helena, tak się nazywa ten statek, tak? Więc wydaje mi się, że to właśnie jest Santa Helena. O, co widać po tej figurce tutaj. Dobra, ale no wiemy, co musimy zrobić teraz. Musimy tu koło sterowe machnąć i prawdopodobnie przekręcić, żeby to właśnie coś zrobiło. O, to otworzy nam dno. Okej. Pyk! I co się teraz stanie? No proszę, zrzuciliśmy żagle. Tu się coś otworzyło. Okej. Kamera zaświrowała trochę, jak widzicie. Nawet bardzo zaświrowała. Przekręcamy kółko. Wszystko jest tutaj dość takie... Okej. Wszystko jest dość takie bezpośrednie, w sensie, że wystarczy tego coś przekręcić, nie trzeba kombinować. Dużo z takich mechanizmów bardzo prostych. Zobaczmy tutaj. Rose! No właśnie tak myślałem, że tutaj coś będzie. Rose to może być znowu nazwa statku. A Rose może być na przykład jakąś postacią ważną, czyli musimy teraz co? Ułożyć tutaj słowo Rose, jak znam życie. Proszę bardzo, mechanizm kolejny uruchomiony. Mamy kolejną część czerwoną, jakiegoś rubinu. Inventory object found a gem. Czyli właśnie jakiś klejnot. Dokładnie już wiemy, gdzie ten klejnot trzeba wsadzić, nie? Kojarzymy to miejsce, ten klej na pewno trzeba go tutaj umieścić i zamknąć. Proszę bardzo. Tak, i co to robi? Odblokowuje nam, moi drodzy, kolejny mechanizm. Ale jak ja tutaj zacznę grać w tego The Rooma, to zaraz go prawdopodobnie przejdę przy jednym posiedzeniu i odcinek będzie trwał 50 lat. Nie, dobrze, moi drodzy, do tego mechanizmu widzimy kolejna kartka od AS. Przejdziemy w następnym odcinku, który będzie już jutro, bo mała zmiana w harmonogramie zaszła, więc się zapoznajcie z tym. Z racji tego, że This War of Mine się skończył. W każdym razie, nieważne, to jest dla tego odcinka. Jak wam się podobało to, co widzicie, oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dajcie znać, jak wam się podoba do tej pory The Room 2. Jest fajny, podoba mi się, naprawdę ta seria tych gier jest mocno spoko. To nie są zagadki jakieś takie, że mózg po prostu się poci, ale one są przyjemne i bardzo dobrze przede wszystkim zrobione. Więc pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus. Zobaczymy, czy te zagadki z czasem nie będą stawać się bardziej skomplikowane. I zobaczymy tak naprawdę, jaką tajemnicę skrywa ten wielki, gigantyczny statek. Tymczasem dzięki bardzo za to, że byliście razem ze mną. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku już niebawem. Cześć!